Coraz bardziej dochodzę do przekonania, że nos, w cudzysłowie z nos, księdza Bałęby w jednej sprawie na pewno nie zawiódł. Diabeł przemawia w Baranowie. No, w Baranowie diabła nikt nie widział. W Baranowie to chodzi o dom tu pana ministranta, gdzie ja znalazłem swoje przebywanie, mieszkanie, a od miesiąca, jakoś tam by trzeba liczyć, jest tu moja mama i siostra. No, diabeł przemawia. Ja mówię. Czyli należałoby, przez księdza Michała przemawia diabeł? No, na razie tyle powiem. Święty Bęci Franciszkani, ojciec Menę, swego czasu pisał, że ludzie redukujący i umniejszający ceremonię Kościoła przykładają morderczy nóż do gardła świętej religii. In Christo, z prośbą o modlitwę, Tomasz Ogiński, człowiek służb obrony tradycji Kościoła i służb ministranckich do mszy wszechczasu. Jeżeli by to miało być prawdą, to trzeba mi się uciekać, że diabeł tu przemawia, uciekać do pomocy Matki Najświętszej, a wam szczególnie do Matki Najświętszej się zwracać, z pogromicielką mocy piekielnych, i tylko dopytywać, przed kim klękał ksiądz Jacek. Przed diabłem? Nie, no niemożliwe. Niedobrze jest, jak ksiądz nie to, że coś źle rozpoznaje, tylko jak przypisuje działanie diabła tam, gdzie niekoniecznie musi być diabeł. Wychodzisz do księdza Jacka Bałęby, trudno jest pojechać do spowiedzi, bo no po co się diabeł ma spowiadać? Diabeł to do piekła, miejsce diabła jest piekle. No a jak mi przychodzi się spowiadać, to muszę w samochodzie pod kościołem, w 3 samochodach już się spowiadałem. I raz jakbym nie miał stóły, to jakoś jest to potrzebuje pomocy takiej, no od ludzi nie chce przyjść, od Matki Najświętszej przyjdzie. Ma poczucie winy, które rodzi wyrzuty sumienia, ale jak się do nich nie przyznam, to tak jak u pana Ogińskiego działa. I następuje perwersja. Ksiądz Jacek po prostu jest lękliwy, jest muzykiem i trochę ma temperament jak klacz, jak koń, boi się. Czego się koń boi? Myszy. Ksiądz Jacek podobnie w pierwszej reakcji, drętwieje, jak coś jest stresowego. I ma alergię na chłopów, którzy byli w wojsku. No bo, żeby być świętym, nie trzeba być w wojsku. Poza tym ja nie jestem święty, ale nie jestem też diabłem. Nie diabeł przemawiał w Baranowie, nie diabeł przemawiał na Wroniecką. Księdze Jacku, jak tak mówisz, to bluźnisz Bogu, a sobie odbierasz zasług, który przed Bogiem masz. Ksiądz się myli, księże Jacku, w tej sprawie, na pewno.